Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Antern. I ze mną tradycyjnie jest Natal. Siemanko. Tak, a Natal opowie wam co nieco na temat broni. Okej, okay. Ostatnio mówiliśmy wam o takim podstawowym przeżyciu, jeżeli chodzi o początek gry. Czyli co zjeść, gdzie zjeść, jak to zrobić. Jakieś totalne podstawy, jeżeli chodzi o przetrwanie. A dzisiaj nauczyłem was trochę o broniach, czyli czym się bronić, przeciwko czemu i gdzie. Gdzie znaleźć tą broń. My osobiście aktualnie posiadamy homoseny, z tego co też widzę, że masz. Tak. I ogólnie broń dzielimy tutaj na parę gatunków, jeżeli mówimy o broni palnej. Są to pistolety, karabiny szturmowe, karabiny maszynowe, albo raczej pistolety maszynowe, karabiny snajperskie i strzelby. To są takie typowe bronie palne w tej grze. I tak, jeżeli chodzi o pistolety, możemy je znaleźć w wielu miejscach cywilnych, jak i militarnych. Jeżeli chodzi o karabiny również, tak samo. Karabiny snajperskie są chyba tylko i wyłącznie w militarnych. Strzelby również w militarnych i w cywilnych. No a pistolety maszynowe tylko w militarnych, czyli nam się nie zdarzyło jeszcze znaleźć w cywilnych. Do nich są różne rodzaje amunicji, ale ogólnie takich najpopularniejszych są cztery. Są to shellsy, czyli takie typowe do strzelby naboje, śrutowe tak zwane. Jest to militarna amunicja, jest to cywilna amunicja i tak zwana amunicja tracer, która nie do końca wiem co oznacza, ale jest to amunicja, która jest naprawdę rzadka. Magazynki do niej to są z reguły NATO tracer, dlatego między innymi nie możecie załadować militarną amunicją magazynków NATO tracer, gdyż one są ładowane właśnie inną amunicją. Jeżeli chodzi o broń palną, to tyle dotyczące jakichś specyfikacji jeszcze. Ogólnie z takich miejsc, gdzie można ją znaleźć, takich bardziej popularnych, to jest baza wojskowa, lotnisko, tajna baza na wyspie, no i inne jakieś punkty militarne pokroju jakichś posterunków, jakichś niewielkich, które są przy miastach z reguły. Dobra, teraz o samej modyfikacji broni powiem wam trochę Plaga. Wow, aleś się rozgadał. Na pewno wszyscy będą zadowoleni z takiej ilości informacji, nie? Wiem, standardowo. Dobra, każdą broń można modyfikować. Jeżeli chodzi o modyfikowanie, wybieramy sobie broń i przytrzymujemy przycisk T. Wtedy mamy taki podgląd jak na przykład w Kryzysie, gdzie możemy sobie wymieniać poszczególne tutaj części naszej broni. Od lewej zaczniemy, to jest lufa. Przy lufie do lufy możemy dokręcać sobie jak zwykle tłumiki. Są dwa tłumiki, tłumik dźwięku i tłumik rozbłysku, tak? Później mamy część dolną, czyli tak naprawdę tutaj są wszystkie gripy. Czasami możemy tutaj dać laser, latarkę. Jest jeszcze bagnet i chyba to wszystko, jeżeli chodzi o gripy. No i na górze skołpy. Skołpy szóstki, skołpy siódemki, inne celowniki, red doty, te dwuczęściowe celowniki, takie tradycyjne. I jeszcze jest taki celownik typowy z krzyżykiem po prostu. Też czerwony z krzyżykiem. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o skołpy. A przynajmniej więcej jeszcze nie znalazłem. Co warto wspomnieć, karabin snajperski można bardzo łatwo rozpoznać po tym, że ma przy sobie od razu lunetę. Więc jeżeli kiedykolwiek znajdziecie karabin, który ma przy sobie od razu lunetę i widać, że to nie jest jakaś broń gracza, tylko po prostu typowy drop, to zbierajcie z miejsca bez zastanowienia, ponieważ to naprawdę bardzo cenny karabin, który możecie albo komuś wymienić za dużo rzeczy, za naprawdę dużo rzeczy, albo możecie go używać naprawdę efektywnie na innych graczach, ponieważ na zombiakach większość broni, które używają zwykłej amunicji, czyli wszystko praktycznie inne, co nie jest pistoletem, zabija na jeden strzał w głowę, więc ponieważ pistolet zabierają na dwa strzały w głowę. Zgadza się. Więc naprawdę warto używać takich karabinów. No i ostatni slot, który tutaj mamy, to jest slot na amunicję, na magazynki. Tutaj, tak jak widzicie, u mnie akurat się wyświetlają dwa magazynki, bo jeden mam wpięty, ten 2x5, a drugi 5x5 mam w ekwipunku. I tym sposobem możemy sobie szybko właśnie wybierać, z którego magazynka chcemy teraz skorzystać. A jeżeli sobie wyrzucę ten magazynek, który mam w ekwipunku i wezmę te, to tutaj pojawia się tylko jeden magazynek i w momencie, kiedy ja na niego kliknę, to on go wyrzuci z tej broni. Czyli teraz jest broń bez magazynka i mogę sobie jakby ten magazynek wykorzystać w ekwipunku. No i teraz przejdziemy właśnie do drugiej części, czyli do ładowania magazynka. Żeby załadować magazynek, musimy sobie wziąć magazynek, którego chcemy
napełnić, wrzucić go do craftingu i do tego dorzucić odpowiednią amunicję. Ja akurat do tego Mozena dorzucam cywilną amunicję, bo taką trzeba ładować i wystarczy tylko jedna. Ja mam cztery przy sobie, żeby po prostu mieć zapas, ale wystarczy jedna, żeby załadować pełny magazynek 5 sztuk. I co, wrzucimy magazynek, rzucamy amunicję, bierzemy craft i efekt jest taki, że mamy pełny magazynek i o jedną paczkę mniej. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ładowanie. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o modyfikację, ładowanie broni, więc teraz przejdziemy sobie do naszej dalszej części odcinka, czyli do przygody. A wybierzemy się dzisiaj, Natalu? Do Nowego Miasta, które zostało wprowadzone w ostatnim update'cie. Dokładnie, Nowe Miasto. Tak, co warto jeszcze wspomnieć o broniach, to jest to, że do niektórych magazynów, które są większe, przykładowo do NATO, potrzebujecie dwóch pakietów amunicji, a nie jednego. My się na początku zdziwiliśmy, że czemu nie wchodzi jeden, a trzeba było dwa, ponieważ tam dokładnie jest 30 pocisków, co jest dosyć dużą ilością, więc jedno po prostu pudełko nie wystarcza. Dokładnie. Przy małych magazynkach to jest jedna paczka, przy większych jest dwa z reguły. To chyba do około 15 pocisków jest taka, że jedna, tak coś około. Dokładnie, coś mniej więcej. Także jedziemy do Nowego Miasta, one się jedzie tak jak na bazę wojskową i zaraz przy bazie wojskowej się odbija w prawo taką polną drogą, nie asfaltową, tylko polną. Zresztą zaraz to zobaczycie. Przejedziemy te Stare Miasto. No ja pokazuję na mapie właśnie, jak to jest. Tak. To się nazywa Bollywood. Właśnie widzicie, to taki kwadrat śmieszny. Jest bardzo charakterystyczny na mapie, rzeczywiście wybija się z wszystkiego. Wydaje mi się, że to jest po prostu połączona wyspa, która kiedyś tam była, prawda? Tak. Tak jak rozmawialiśmy kiedyś, właśnie to jest chyba ta połączona wyspa, bo tam była taka mała wysepka właśnie z tym campsite'em, z namiotami, a teraz te namioty jakby są za miastem. Tak, to prawda. Po prostu zwiększono obszar mapy, to jest bardzo fajną sprawą. W prawo nie odbiłeś. Tak, tutaj w prawo się odbija zaraz przed bazą wojskową. A, nie, bo na mapie tak to wygląda trochę inaczej, wiesz, że jest trochę cofnięte to. O, teraz najeżdżasz na drogę. Dziwnie to jest zrobione na tej mapie, ale jak widać działa. Tak, działa. Jedziemy sobie wzdłuż wody i zaraz powinno nam się pojawić miasteczko całkiem. Dokładnie. Bardzo fajne zresztą i bardzo dużo tam jest zombiaków, także musicie uważać. Tam generalnie lubią się spawnować takie wielkie grupy zombiaków. Ja ostatnio tego doświadczyłem i generalnie miałem przesrane, jakby nie patrzeć. Tak. Okej, wysiądziemy w miarę wcześniej. Tak, żeby trochę pozabijać. Tak. Lecimy. Ja biorę lewą. Tak, powiem wam jeszcze, że jeżeli chodzi o broń białą, to radzę ładować w Warrior, ponieważ zamiast zabijać kodowo na dwa strzały w głowę, zabijacie w sumie już na tylko na jeden. Co tak robi grę tak naprawdę w pewnym momencie. Jeżeli nie macie Warriora jeszcze zmasterowanego, możecie prawym przyciskiem uderzać, to jest wtedy mocniejsze uderzenie. I wszystkie te zombiaki z hełmami na głowach też będziecie ściągać za jednym strzałem z prawego. Aczkolwiek ten prawy przycisk zabiera wam więcej energii. Dokładnie. Więc to też trzeba mieć jakby na uwadze, bo może wam się skończyć energia, nie będziecie w stanie uciec i lipa. To jest rzeczywiście istotny problem. No ale jak widzimy, miasto tak za bardzo nie różni się od innych. Z czego? Ma parę bardzo fajnych takich miejsc, które są charakterystyczne tylko właśnie dla tego miasta. Przykładowo cmentarz. Właśnie, tego nigdy cmentarz nie widzieliśmy chyba jeszcze nigdzie, nie? No, nie było jeszcze nigdzie cmentarzy. Taka fajna, mroczna miejscówka. Chociaż na razie to może nie wygląda tak super spektakularnie, ale to i tak jest fajna nowość. No tak, z pewnością coś ciekawego, bo już wcześniej nie widzieliśmy żadnych nagrobków ani tak dalej. Tak. O, tutaj nagrobki znalazłem w budynku w ogóle, leżą sobie na kupce. Tak? Już nie widziałem tego wcześniej. Proszę, pokaż. Przy wejściu zaraz na prawo. A, rzeczywiście, widocznie jakiś grabarz tutaj po prostu mieszkał i... Tak. Wiecie, zabierał pracę do domu. I fajny motyw. A gdzieś tu jest budynek, w którym żyje jakiś youtuber. O, jest. Patrzcie, ile pizzy, ile kubków i komputer sobie stoi z dwoma monitorami. Także na bank tu jakiś youtuber po prostu nagrywał filmiki. Ja tego nie widziałem. Naprzeciwko grabarza. Przeciwko? Tak, tutaj. No, wchodzisz sobie tutaj i tu jest centralnie pokój youtubera, nie? Komputer, dwa monitory, pizza i kawa, nie? Tak powiem wam, ciekawostkę tak dotyczącą tej gry, że tą grę tworzy 16-latek. Sam jeden. To jest jego jakiś taki projekt, ponieważ z tego co wiem, to lubi tworzyć grę. I prawdopodobnie zrobił to jako takie swoje małe studio w świecie gry, prawda? Całkiem ciekawe. Może tak być, dokładnie. Poza tym gierka jest darmowa, więc no, chłopak raczej wie, czego ludzie chcą. Tak. Szczególnie, że kolejny Minecraft nam nie jest potrzebny. A ja już jestem na cmentarzu. O. Właśnie, czyli tylko zabiję tutaj te zombie. Wygląda. Trochę nudnawy, bo każdy nagrobek wygląda identycznie i to jest właśnie ten minus, ale
Ale No, sama myśl mówiąc tylko szczerze, fajna. można było tutaj wrzucić jakieś fajne, śmieszne napisy, na przykład, nie No. wiem, tutaj leży ktoś taki, taki, nie wiem, poprzekręcać Dokładnie. jakieś, nie wiem, nazwy, na przykład Len Jonon, na przykład, coś takiego. Dokładnie. Byłoby śmiesznie. Może z czasem coś takiego się pojawi. No, rzeczywiście było coś ciekawego. No. No, ale jeżeli chodzi o jakieś takie typowe ekspowisko dotyczące jakiejś większej grupy zombie, to polecamy tutaj restartować serwer i po prostu cały czas sobie spamić te zombiaszki, ponieważ to naprawdę fajny sposób na szybkie zdobycie dużej ilości experience. Tak, chociaż ja byłem dosłownie te 20 minut temu, jak tutaj byłem w tym mieście, to było dużo więcej zombiaków. Spotkałem takie trzy wielkie grupy, dosłownie wielkie grupy, które były skupione w miejscu, czego wcześniej nawet nie widziałem, to była dla mnie trochę nowość. Poszedłem sobie do budynku i w jednym małym pokoiku tych zombiaków chyba z 15 było tak skupionych, no nie? Tak, w ogóle zauważyłem, że teraz dużo zombie łazi ze sobą po prostu parami, znaczy parami, grupami. Tak. I przez to o wiele ciężej je zabić, ponieważ zawsze było tak, że te zombie tak stały sobie gdzieś w ogóle bez ładu i składu i zabicie wszystkich nie było na żadnym problemem, prawda? Bo one podchodziły po prostu pojedynczo, a wy je wyrzynaliście. A teraz lepiej inaczej. Dokładnie, dokładnie. Teraz się robi trochę trudniej i nawet te zombiaki w ogóle same z siebie zrobiły się trudniejsze. Tak, to prawda. Szybciej atakują i celniej atakują na pewno. Bo kiedyś był taki motyw z tym, że mogli się po prostu tak bardzo szybko naciskać przycisk do przodu, do tyłu, przepraszam, i po prostu ciachać je po głowach, bo one w tym momencie się blokowały tak jakby, że chciały was zaatakować, ale wy się odsuwaliście i tak mówili. To był taki błąd gry, który właśnie umożliwiał bardzo łatwe rozprawienie się dużo jeszcze zombie. No ale niestety zostało to już usunięte i o właśnie, widzicie, shellsy podniosłem, civilian bullet. Amunicji też można tutaj znaleźć dużo. No, ja znalazłem sporo w budynku policyjnym. No. Właśnie trzeba też szukać właśnie takich, no stricte, tak to powiem, militarnych, że jakiś w mieście właśnie jakiś budynek policji, coś takiego, no bo rzadko kiedy w jakimkolwiek sklepie spożyczym znajdziemy, nie wiem, amunicję, prawda? Właśnie dlatego ja sobie wejdę teraz na tą wieżę. Właśnie, też chcę zobaczyć na tej wieży. Posterunku. Warto właśnie bardzo wiedzieć, że wchodzić na wieżę, ponieważ są to właśnie militarne. Amunicja, o proszę. Bipod. No. Czyli dwójnóg. Dokładnie. Aż sobie zobaczę, jak się prezentuje. Jak to wygląda? To mnie bardzo interesuje. Patrz. Pokaż mi broń, co? Daj mi ją. No już. Czekaj, ja sobie położę się w ogóle, czy to coś robi. Nie, mi się wydaje, że to jest taki pis na wodę, wiesz? Tak, tak, wszystkie te gripy zresztą. Ale do snajperki będzie elegancko pasować. No na pewno. Mosen. Zobaczmy, jak on wygląda. No, prezentuje się tak naprawdę wygląda. Ładnie. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Flash hider. Ale to bardziej by tutaj pasował, wiesz co by ci pasowało? To jest suppressor. Supresor? No, no tak, przydałby się, ale nie miałem w zanadrzu żadnego, więc wolałem mieć coś niż nic. Ale nie, przecież ty masz, ty miałeś w... No tak, w innej broni mam, wiesz, no. Wrzucony mam w innej broni, takiej bardziej taktycznej. Tam mam latarkę właśnie i tłumik. I tak sobie to zostawiłem, ale nie ma drugiego a żadnego. A to się mija z celem, wiesz. Bo masz latarkę i tłumik. Tłumik powinien cię chować, ale latarka cię zdradza. Tak, ale wiesz, latarki nie mam cały czas rozpalonej, tylko w takich momentach, kiedy jej potrzebuję właśnie. I jakby nie patrzeć, mam właśnie taką czasami przewagę nad wrogiem. Z czego flash hiderem też tak bez sensu, wiesz, ukrywasz rozbłysk, rozbłysk. A dźwięk mam duży. No, bierzesz sobie tego hamera? Tak, będę brał, ponieważ masz, tylko czy masz na niego paliwo, bo on jest puste. Ja mam jakieś paliwko ze sobą, tu ci wleję. Dobra, tam podjedziemy na jakąś stację. Chyba to skończymy, tak. Co? Tak, nawet nie będziemy chyba szli na te pola namiotowe, ona jest za miastem, taka mała rzecz, to już zostawiamy wam, znajdziecie sobie sami i zobaczycie, jak wygląda. To jest całkiem fajny bajer, ale nie ma tego co pokazywać. A my wam dziękujemy tutaj tym optymistycznym akcentem zabicia zombiaszka. Pożegnamy się, na razie. No, trzymajcie się i cześć.